A miałaś kiedyś tak, że te relacje, które były między tobą a Patrykiem, kiedykolwiek weszły na bardziej relacyjny, związkowy? Życzyli mi śmierci, pisali nawet do mojej mamy, że życzą mi śmierci. A uważasz właśnie Kasię za swoją przyjaciółkę? Jeżeli chodzi o słowo przyjaciel, dla mnie jest to bardzo duże słowo. Miałaś tak, że zmagałaś się kiedyś z depresją? To jest ciężki temat w ogóle. Cześć, moim gościem dzisiaj jest Kinga. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja się trochę stresuję, przepraszam, także już od razu mówię, ale mam nadzieję, że będzie okej. Będzie na pewno super. Jestem bardzo ciekawa też tego, co masz do powiedzenia, bo twoje życie w zawrotnym tempie się zmienia i zmieniło się od poprzedniego roku, kiedy wzięłaś udział w twoje 5 minut 1, a teraz możemy cię oglądać na kanale u Kasi i też dołączyłaś do ekipy. Jak się z tym czujesz? Faktycznie bardzo dużo się u mnie zmieniło. Twoje 5 minut pierwsze było już praktycznie półtora roku. Zaczynając od tego, że w ogóle przeprowadziłam się do Krakowa, to jest dla mnie duża zmiana, bo jednak ja jestem z trochę mniejszego miasta, ja jestem mega zadowolona z tego obrotu spraw, więc no ja czuję się tym wręcz doskonale. Zresztą sama wiesz, tutaj tak naprawdę wszyscy się ze sobą trzymamy i jest tak fajnie, więc ja się bardzo akurat cieszę z tego. A miałaś takie coś, że w momencie, kiedy wzięłaś udział w twoje 5 minut 1, to miałaś takie przebłyski, że dobra, ja chcę dojść do finału, chcę być właśnie w projekcie Gen Z. Czy wiedziałaś, że są lepsi od ciebie? Wiesz co, oczywiście, że miałam takie coś na początku. W ogóle zaczynając od tego, że my tak naprawdę wchodziliśmy tam i nie wiedzieliśmy, co będziemy robić, więc to jest troszeczkę inaczej niż to twoje 5 minut drugie. Oni już wiedzieli, co grają. My nie, więc u nas to było tak, że okej, wchodzę tam, chcę jakby wygrać, wiedziałam, że na pewno będzie trzeba się przeprowadzić do Krakowa, zresztą to też wynikało z ankiety, którą musieliśmy zrobić, żeby się w ogóle dostać. Ja manifestowałam sobie to, że przeprowadzam się do tego Krakowa i działam z ekipą, nie wiedziałam jakby nic więcej. Ale już w samym programie miałam coś takiego, że myślałam, okej, ktoś jest naprawdę mega dobry, tak jak Bartek był od razu faworytem, co było jakby logiczne. Tak samo miałam z Hanią i z Faustyną. One są mega dobre, Faustyna super się wypowiada, Hania jest w ogóle osobowością, która, wiesz, wszystkich przykuwa tak naprawdę uwagę, więc miałam coś takiego w programie, że kurczę, może faktycznie są lepsi, ale to też nie kierowało tym, że uważałam, że ja jestem tą mimo wszystko gorszą i że nie mam szans wygrać, bo to też nie o to chodzi, ale też wiedziałam, że co będzie, to będzie i jestem zadowolona z tego, ale no miałam tak, że się zastanawiałam podczas programu, czy na pewno wygram, ale wierzyłam w siebie. Idąc do programu, postawiłaś wszystko na jedną kartę, że właśnie ten program, czy miałaś jakieś zaplecze, że jak nie wygram, to zrobię to i to? Oczywiście, że miałam coś takiego, że jeżeli nie wygram, no to mam jakieś alternatywy. Ja też wcześniej mieszkałam w Warszawie, ja też byłam na studiach, jak w zasadzie dalej jestem, więc to nie jest tak, że program wygram, albo po prostu koniec, wiesz, wszystkiego. Więc to na pewno tak nie było, ale stawiałam dużo. A co robiłabyś, gdybyś nie była teraz youtuberką albo influencerką? Trudne pytanie. Pamiętam, jak po liceum miałam taki moment, że miałam wybrać studia. Miałam właśnie taki dylemat, bo ja zawsze chciałam gdzieś tam działać w tym internecie, już zresztą w liceum działałam sobie na TikToku. Już, wiesz, tutaj jakieś zarabiałam pierwsze pieniądze z tego, więc wiedziałam, że to ma jakiś potencjał, ale to jeszcze nie było na takim poziomie, jakim bym chciała. Wybierając studia, strasznie nie chciałam iść, wiesz, na coś, na co nie chcę, czego nie czuję. No nie chciałam się zmuszać do czegoś. Zresztą też ja miałam to szczęście, że moi rodzice nie pchali mnie. W sensie oni powiedzieli, Kinga, rób co czujesz, my cię będziemy wspierać we wszystkim. Oczywiście chcielibyśmy, żebyś miała studia, bo wiadomo, byłam po liceum. Pamiętam, że ja nie chciałam bardzo na pewno mieszkać w swoim mieście wtedy, więc ja po ostatniej mojej napisanej maturze wyprowadziłam się tak naprawdę z dnia na dzień do Warszawy, bo myślałam, że Warszawa jest tym miejscem po prostu, w którym ja się najlepiej odnajdę. No i jakoś tak wyszło, że poszłam na studia o kierunku dziennikarstwo i nowe media. Jakby są, wiesz, połączone z tym światem internetowym. Jakby to mi nie wyszło, bo tak naprawdę ja po tych studiach dowiedziałam się, że dziennikarką na pewno nie zostanę. Ja mam problem z tym takim wypowiadaniem się konkretnie kluczowo, a dziennikarz musi mieć tą umiejętność, więc jakby to totalnie nie jest dla mnie, ale no, w nowych mediach się odnajduję na moim kierunku, więc jest spoko. Ale gdyby nie to, myślałam o psychologii, bo jakby interesuje mnie ludzki umysł, ludzka psychika, albo też bardzo interesują mnie, zawsze oglądam z mamą programy jakieś o dekoracji wnętrz i tak dalej, więc może bym w takie coś też poszła. Teraz tak naprawdę twoim planem jest dokończenie studiów i przy okazji realizowanie się w internecie? Tak, głównie tak naprawdę realizowanie teraz siebie w internecie, na to stawiam. Studia chcę skończyć, ja też jestem po rocznej dziekance, też spowodowanej tak naprawdę dużą ilością rzeczy. Wróciłam na te studia, jestem teraz na drugim roku, w zasadzie no już praktycznie prawie, że kończę. Na ten moment, jak myślę o swojej przyszłości, wiem, że one jakby nie są mi w 100% potrzebne, te studia, ale chcę je mieć
bo chcę je mieć dla siebie, chcę mieć wyższe wykształcenie. Robię po prostu je bardziej dla siebie, a nie dlatego, że wiem, że one mi coś tam dadzą. Czujesz, że już się nauczyłaś albo otrzymałaś jakieś takie tipy właśnie ze studiów, czy więcej dowiadujesz się działając sama? Oj, ja się tutaj w ogóle więcej dowiaduję od was wszystkich tak naprawdę, od tego, jak to wygląda. Większość rzeczy ja już tak naprawdę wiem, jeżeli chodzi o nowe media. Faktycznie o dziennikarstwie się jakby bardziej uczę, ale ja też wybieram sobie takie przedmioty, które niekoniecznie wiążą się właśnie z tą dziennikarską stroną, tylko bardziej z tym internetem. Coś tam się dowiaduje, wiadomo, ale zdecydowanie więcej dowiaduje się tak naprawdę tutaj, praktykując to i działając w tym internecie. Masz takie coś, że chciałabyś też otworzyć swój kanał? Tak, zdecydowanie. Ja nawet planuję otworzyć swój kanał. W zasadzie już rozmawiałam z Kasią i z Łukaszem na ten temat. Czeka mnie jeszcze rozmowa tak naprawdę z Karolem, jak to wszystko dobrze zrobić, kiedy dokładnie. Planuję otworzyć kanał na pewno w tym roku. Myślę, że będzie to bliżej w wakacje, ale kiedy dokładnie, no to jeszcze w sumie zobaczymy. Jeszcze nie mam takiej dokładnej daty. W ogóle to jest śmieszna historia, bo ja przed twoje 5 minut miałam nagrany jeden film, który miałam wrzucić na swój kanał na YouTubie, bo już wtedy chciałam nagrywać. Ja w ogóle mam jakieś stare filmiki, jak miałam 12 lat, jak już nagrywałam, więc jakby ja gdzieś tam zawsze mnie do tego ciągnęło. Miałam nagrany ten film, chciałam siadać już do jego montażu i mówię tak, kurczę, zobaczę sobie, jak inne osoby montują filmy. Kurczę, no najpopularniejszy jest Karol. Patrzę, o, dodał dzisiaj film. Kliknęłam na ten film i tam była informacja o tym, że są zgłoszenia do twojej 5 minut. Mhm. Więc jakby mi się od razu zapaliła lampka, pobiegłam do mamy, mówię, mamo, to jest przeznaczenie, że na pewno muszę się tam zgłosić. I tak naprawdę wykorzystałam w tym filmie zgłoszeniowym kadry, ujęcia z tego filmu, który miałam jakby nagrany na swój kanał jako wtedy. I mówię tak sobie, kurde, no nie wstawię tego filmu, poczekam na odpowiedź, może zobaczę, jeszcze nie będę zaczynać tego YouTube'a. Jakby jak zostanę info, czy że jestem, czy jak będę wiedzieć, że nie jestem, no to wtedy najwyżej. No i cieszę się, że poczekałam, bo tak naprawdę ja już wtedy miałam pomysł na kanał, który będę chciała też realizować teraz. Wiadomo, trochę go zmodyfikowałam, ale jakby ja już mam pomysł na kanał jakby od tak dawna, więc cieszę się, że wtedy tego filmu nie wstawiłam. Tak jakoś uważam, że to było po prostu mi wszystko przeznaczone, że tak miało być. To tak samo jak z tą wygraną w twoje 5 minut jeden, czyli nie musiałaś wygrać, żeby też później działać tutaj przy ekipie i działać z ekipą. Jak się odnajdujesz właśnie na nagrywkach u Kasi i dlaczego właśnie zdecydowałaś się dołączyć trochę poniekąd do jej kanału? Z Kasią świetnie się dogaduję, samego takiego koleżeńskiego po prostu, koleżeńskiej relacji. Od tego tak naprawdę się zaczęło. Nie miałam czegoś takiego, że po twoje 5 minut po tym, jak odpadłam, że okej, to ja będę, wiesz, nagrywać z Kasią. My w ogóle mieliśmy totalnie inny plan. To już gdzieś tam kiedyś chyba Michał o tym wspominał, że mieliśmy mieć ja, Michał, Mati i jeszcze Loku swój projekt. Mieliśmy zamieszkać razem i mieliśmy tworzyć jakby po prostu wspólny kanał. No i nawet już tak było, że pomieszkiwaliśmy po prostu gdzieś tam w Krakowie w wynajętych mieszkaniach, żeby zobaczyć, jak będziemy się dogadywać. Pamiętam, że chyba nawet mieliśmy już wstawiać film i coś się tam stało, że my powiedzieliśmy, kurde, no nie, jakby to nie klika tak, jak powinno kliknąć i zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. No taki miałam plan, jakby to było wiadome już po tym, jak ja przegrałam twoje 5 minut, dlatego to wydaje mi się też sprawiło, że ja się jakoś tak, wiesz, nie załamałam tym, że przegrałam czy coś tam, bo wiedziałam, że dla mnie jest ta droga druga, którą mieliśmy zaplanowaną i w momencie, kiedy to nie wyszło, to ja miałam takie, okej, no i co teraz? I ja stwierdziłam, że dobra, po prostu będę robić to, co robię dalej. Wyszło tak, że zaczęłam pojawiać się już wcześniej zresztą na kanale Kasi, więc to wyszło mega naturalnie, po prostu my się, można powiedzieć, bardzo jakby polubiliśmy. Wyszło to, że no wiesz, tutaj dom ekipy się kończył, Kasia jednak nie chciała kończyć swojej gdzieś tam kariery w internecie. No i jakoś tak od słowa do słowa, od tego, że spędzaliśmy ze sobą więcej czasu, po prostu doszło do tego, kurczę, Kinga, a nie chciałabyś z nami zamieszkać i z nami tutaj działać? Totalnie wyszło to naturalnie i ja się bardzo cieszę, że tak wyszło. Mieszkamy z tą kilka miesięcy, a my się nigdy nie pokłóciliśmy nawet. Nadajemy totalnie na tych samych falach. Tak naprawdę kanał jest dla mnie dodatkiem do tego, że jakby mam znajomych, z którymi się dobrze trzymam. A nie miałaś takich obaw, że jak zamieszkasz właśnie z parą, to jednak będziesz się czuła trochę niekomfortowo albo że właśnie nie znasz się jeszcze z nimi aż tak dobrze, żeby jednak już na taką głęboką wodę się rzucać? Wiesz co, chyba o tym nie myślałam, bo miałam w głowie to, że ale super, będę mieszkać w Krakowie, będę tutaj wśród ludzi, których bardzo lubię. Mną wtedy i dalej zresztą kierowała bardzo duża wdzięczność za to, że wzięli mnie pod uwagę, dali mi tą szansę. Siedziałam gdzieś z nimi właśnie ja i oni, no to totalnie nie odczuwałam tego, że oni są parą, może być ciężko. Okazało się, że jakby
w ogóle nie ma z tym problemu. Za kogo uważasz się na kanale Kasi? Jesteś współtwórczynią teraz tego kanału, czy właśnie gościem? Jak byś siebie nazwała? Bardziej bym się nazwała stałym gościem. Ona bardzo dużo nad nim działa solo. Jakby ja, wiadomo, występuję u niej gdzieś tam, pomagam jej nieraz z pomysłami i tak dalej. Nie chciałabym się nazywać, że jestem współtwórcą, tylko stałym gościem. Jakby filmy wymyślacie razem, czy macie jeszcze dodatkową osobę dedykowaną właśnie temu, żeby wspólnie jakby robić taką burzę mózgów? Jak to u was wygląda? Mieliśmy wsparcie po prostu, czy Charlie, czy Zuzia tutaj nam pomagali, ale od dłuższego czasu już jest tak, że tego wsparcia tak naprawdę nie potrzebujemy. Kasia też jest bardziej pewna tego, co robi na tym kanale, jakie filmy chce nagrywać, a jakich nie. Tutaj teraz nie ma czegoś takiego, że potrzebujemy jeszcze wsparcia z zewnątrz. Radzimy sobie same, wiadomo, Łukasz tutaj nieraz nam pomaga, taka trochę jest burza mózgów, ale głównie do tego wsparcia już nie potrzebujemy na tym etapie, w którym teraz jesteśmy. A uważasz właśnie Kasię za swoją przyjaciółkę? Jeżeli chodzi o słowo przyjaciel, dla mnie jest to bardzo duże słowo. Mogłabym nazwać Kasię przyjaciółką, bo faktycznie jest tak, że sobie dużo rozmawiamy, ja dużo jej bardzo dużo jej mówię, ona gdzieś tam mi też, ale bardziej bym nazwała, że jesteśmy mega, mega, mega dobrymi takimi koleżankami, niżeli przyjaciółką, ale to jest tylko ze względu na to, że po prostu ja mam gdzieś tam taką definicję tego słowa. Ile masz przyjaciół takich prawdziwych? Dwie przyjaciółki mam. Wiesz, z jedną znam się 9 lat, a z drugą praktycznie całe życie, więc dlatego ja trochę rozgraniczam to słowo przyjaciel. One po prostu są ze mną od zawsze. Kasia tutaj jest po prostu na granicy między tą bardzo dobrą koleżanką, a właśnie przyjaciółką. Czujesz, że jest między tobą a wujasem dystans spowodowany tą różnicą wieku? Czuję, że on dużo wie i jakby ma dużo doświadczenia i tak dalej, ale jak z nim rozmawiam, to nie mam czegoś takiego, że wiesz, że jakoś się stresuje. Kompletnie nie odczuwam tego na co dzień. Też z racji tego, jaką Łukasz po prostu jest osobą. Zresztą Łukasz trzyma się też w gronie osób młodszych od niego, więc on gdzieś tam się dostosowuje i wydaje mi się, że mało kto czuje różnicę tutaj, jeżeli chodzi o niego i o wiek. A ile jest prawdy w tym, że to właśnie wujas ingeruje w twoją działalność w internecie? Nie powiedziałabym, że ingeruje. Bardziej pomaga właśnie na takiej relacji opartej na zaufaniu. Ja bardzo mu i Kasi zresztą ufam, oni zresztą mi też. Ja czuję, że to jest bardziej taka pomoc, bo on chce dla mnie dobrze i Kasia też chce dla mnie dobrze i ja dla nich tak samo, a nie, że on ingeruje gdzieś tam w moją karierę czy gdzieś tam w sprawy, które wstawiam do internetu, bo totalnie nie. Ja, jeżeli mam wątpliwości, to się doradzam, bo uważam, że no oni już dłużej siedzą w tym biznesie niż ja i mają większe doświadczenie. Kompletnie to nie jest ingerencja, bo ja tak naprawdę mam wolną rękę i ja mogę sobie zrobić, co ja chcę. No właśnie, powiedziałaś, że oni ci też doradzają i cię też możesz się od nich też niektórych rzeczy nauczyć. A czego ty ich uczysz? Kasia mówi, że ja wprowadziłam w jej życie taką drugą młodość. O. No bo jednak można powiedzieć, wiesz, no jestem nie dużo młodsza od Kasi, ale ona już w tym internecie działa dłużej. Moim głównym medium jest TikTok. Kasi jednak jest ten YouTube, bardziej Instagram, TikTok mniej i pamiętam właśnie, jak na początku Kasia się cieszyła, że ona dzięki mnie więcej TikToków nagrywa, to i ma większy fan z tego, więc wydaje mi się, że to może być to, że właśnie taki powiew trochę świeżości, można powiedzieć. I się tak wzajemnie napędzacie, to jest mega fajne. A jaki jest twój taki najbardziej znienawidzony i ulubiony trend TikTokowy? Ja w ogóle powiem ci, że ja rzadko nagrywam trendy. I uważam tak, że fajnie jest nagrywać trendy, bo faktycznie łatwo można się na nich wybić, ale ja mam trochę inny content na TikToku. Na przykład, wiesz, jest dużo trendów tanecznych. Oj, tego nienawidzę. Boże, nienawidzę tańczyć na TikToku, bo ja kompletnie nie umiem tańczyć. Ale już jakieś tam, wiesz, do jakichś fajnych piosenek, tutaj sobie pośpiewać, coś tam, no to jest spoko. Ja content bardziej mam skierowany w inną stronę niż typowo bazującą na trendach. A jak byś opisała swój content na TikToku? Właśnie, to jest ciężkie pytanie, bo ja tak naprawdę, wiesz co, ja mam coś takiego, że nagrywam takie TikToki, które wiem, że dużo ludzi może się z nimi utożsamić. Na przykład, wiesz, nagrywam siebie i tam z jakimś napisem, czy jakąś, wiesz, a la scenkę taką do, gdzieś tam do muzyki. Bardziej bym powiedziała, nie ma jakby jednego takiego określenia na to, tylko bardziej właśnie to, że człowiek jak obejrzy tego TikToka, to powie, o, ja też tak miałam, albo o, to jest o mojej sytuacji i tak dalej, czego często ludzie nie rozumieją, bo ludzie myślą, że ja wstawiam TikToki, to wszystkie są o moim życiu i po prostu wszystkie bazują na mnie i na moich doświadczeniach i na moich uczuciach, emocjach i tak dalej. To kompletnie wygląda inaczej, bo faktycznie część z nich jest, ale część gdzieś tam mi wpadnie do głowy i myślę sobie, o kurczę, ktoś faktycznie może tak mieć, dużo osób może tak mieć. Na przykład, wiesz, ja wstawiałam dużo TikToków o byciu zakochanym, nie będąc zakochanym. Dużo TikToków o związkach,
nie będąc w związku. Część jest o moim życiu, a część totalnie nie. Miałaś tak, że zmagałaś się kiedyś z depresją? To jest ciężki temat w ogóle. Ale teraz już po kilku latach od tego mogę jakby powiedzieć, że tak. To w ogóle było tak, że byłam w liceum i miałam dużo jakichś tam swoich problemów osobistych, że tak powiem. Gdzieś tam związkowe, gdzieś tam tutaj coś i tak mi się nazbierało. I dodatkowo ja wtedy też zaczęłam właśnie sobie nagrywać na TikToku. Jak ktoś miał TikToka, to inne osoby mówiły, że to jest kurde coś cringe'owego i w ogóle, że śmiali się z ludzi, którzy mają TikToka. TikToka tylko miały, wiesz, na zasadzie dzieci. Jakby faktem było co innego, ale no nie było to totalnie popularne i ja wtedy zaczęłam nagrywać. To było coś takiego, że nikomu o tym nie mówiłam. No ale gdzieś tam ktoś w szkole mnie znalazł i to już się po prostu tak rozprzestrzeniło. Z dnia na dzień wszyscy wiedzieli, że ja nagrywam TikToki. Miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji w szkole. Przestałam chodzić do szkoły, wiesz, zmieniłam klasę i dużo jakby sytuacji gdzieś tam, które z perspektywy czasu widzę, jak bardzo mnie dotknęły. Dzieci, w sumie młodzież, no bo to już są, wiesz, niby dorośli ludzie prawie, gdzieś tam się ze mnie śmiali, wytykali gdzieś tam palcami, tutaj mi wysyłali jakieś poprzerabiane zdjęcia właśnie z tych moich TikToków, albo rozsyłali sobie, wiesz, na Snapie coś tam, a jeszcze Snap jak był popularny. Wszystko jakby niby działo się za moimi plecami, ale ja to o tym wszystkim wiedziałam, co też jakby dodało oliwy do ognia, jeżeli chodzi o moje jakieś tam problemy, które miałam na tle osobistym wtedy. To był moment tak naprawdę krytyczny i najgorszy w moim życiu. Przez kilka miesięcy tak naprawdę totalnie nie chciałam chodzić do szkoły, chodziłam tylko na jakieś tam ważne sprawdziany z matmy, bo miałam rozszerzoną matmę i ja i tak dostawałam z nich jedynki, bo wiesz, miałam problemy z pamięcią. Nie pamiętałam, co ja dzień wcześniej jadłam na obiad, bo po prostu tak dla mnie to było nieistotne, że ja chciałam tylko spać, leżeć w łóżku, płakać i tyle. Mojej mamie, którą kocham ponad życie, wiem jak dla niej jestem ważna i ona dla mnie, ja potrafiłam prosto w oczy powiedzieć, że ja to w sumie nie chcę żyć i po co mam żyć, jeżeli moje życie ma wyglądać tak, jak na tamten moment wyglądało. Kurczę, nie byłam też wtedy u psychologa, bo bardzo się broniłam przed tym, co uważam za totalną głupotę, bo powinnam iść. Miałam na pewno stany takie depresyjne i strasznie to przeżyłam, ale uważam, że bardzo dużo mnie to nauczyło też. To jest trochę takie abstrakcyjne, ale jeżeli miałabym zdecydować, czy tamten moment jest w moim życiu, czy jednak go omijam, zostawiłabym tak, jak jest, bo wszystko to doprowadziło mnie do tego, jaką jestem teraz osobą, co mam w głowie. Bardzo duża świadomość mi jakby podskoczyła, jeżeli chodzi o jakieś tam kwestie właśnie życiowe, więc uważam to za najgorszy, ale potrzebny okres w moim życiu. A kto cię z tej depresji tak naprawdę wyciągnął? Głównie rodzice. Moja mama wtedy akurat miała czas, gdzie nie pracowała, więc oni to po prostu siedzieli ze mną non-stop, wiesz, spali ze mną i tak dalej, bo gdzieś tam bali się o mnie. Więc ja głównie tutaj im to zawdzięczam. Jakby ja jestem z wierzącej rodziny i moja mama mi powiedziała, że Kinga, pomódl się, powiesz wszystko Bogu, niech On się tym zajmie i ty to zostaw. Już tak nie dawałam po prostu rady w swojej głowie ze sobą, że mówię, dobra, pomodlę się, bo wiedziałam, że jest źle, ale nie umiałam się tego pozbyć. Modliłam i powiedziałam, Boże, Ty się tym zajmij, zostawiam to Tobie. Nie pamiętam, jak to się stało, ale jakoś tak po prostu zaczęło mi być lepiej. Później miałam już właśnie dużo też rozmów właśnie z mamą, z tatą, to mi bardzo dużo, tak jak mówię, pomogło. Ogólnie, jeżeli chodzi o innych ludzi, ja się totalnie odcięłam od wszystkich. Straciłam wtedy jakieś koleżanki, wiesz, znajomych, tak naprawdę tylko te dwie przyjaciółki moje, o których mówiłam wcześniej, wiedziały, że jest ze mną ciężko, ale one jakby ze mną zostały. I ja też straciłam związek tak naprawdę przez to, mi się kompletnie wypaliły uczucia, więc dużo potraciłam i tych znajomości, przez co zostali mi tak naprawdę tylko rodzice. Wtedy moja wiara jakby weszła też na inny kompletnie level. Weszłam na coś takiego, że czuję obecność Boga w swoim życiu. Od tamtej pory tak w 100%. A co sprawiło, że na nowo uwierzyłaś w internet i jakby do niego z powrotem zawitałaś? Jeszcze jak miałam takie te stany depresyjne na początku, no to jeszcze mówię, dobra, przecież nie przestanę nagrywać, bo nie pokażę tym wszystkim ludziom, że mnie to rusza. No ale później, jak już wiesz, leżałam w łóżku, no to ciężko było. Miałam takie momenty, wiesz, bo to nie jest tak, że osoba z depresją ma tylko takie dni. Miałam takie dni, że kurczę, mówię, kurde, fajnie jest w sumie, jednak jest spoko, jestem szczęśliwa nawet, to sobie coś tam nawet nagrałam, bo ja miałam coś takiego, że ja nie chciałam zrezygnować z tego, mimo wszystko, mimo tego jak się czułam, mimo tego, że wiedziałam, że po prostu ci ludzie się ze mnie śmieją i tak dalej, to ja wiedziałam, że to jest to, co mi sprawia radość, a ja nie chcę od tego odchodzić. Moja mama wtedy była w szkole u pedagoga, no bo to już było na takim etapie, że pedagog wzywał moich rodziców, co się dzieje ze mną, schudłam 10 kilo w ogóle wtedy, gdzie ja ważyłam tyle, ile teraz, nauczyciele się mnie pytali, wiesz, wprost, czy ja nie mam
mam anoreksji, czy coś się ze mną dzieje, więc ja tak wzywałam moją mamę do szkoły. No i moja mama pokazała jej mojego TikToka, pokazała jej z czego to się bierze. Oczywiście pedagog w ogóle nie miała pojęcia, co to jest. Jak moja mama pokazała jej TikToka w moim gorsecie ortopedycznym, bo ja mam krzywy kręgosłup i nosiłam kiedyś taki gorset ortopedyczny, żeby go wyprostować. I tam była piosenka o tym, że nikt nie jest idealny. Ona powiedziała, że ona się nie dziwi w sumie, że dzieci się ze mnie śmieją, bo to wygląda jak taniec erotyczny. Moja mama jak to usłyszała, to ja po prostu... Mówi, że prawie wyszła z siebie. Oczywiście rozwiązaniem dla pani pedagog było proszę, niech dziecko przestanie nagrywać. Oczywiście do mnie też mówiła, że przestań, bo to jest niebezpieczne, wstawianie siebie do internetu, wiesz, to starej daty jakby kobieta. Miałam tutaj jakby kłody pod nogi gdzieś tam rzucane, ale mimo wszystko nie chciałam zrezygnować. No tak jak mówię, miałam taką przerwę chyba z 4 miesiące, nie wstawiałam nic. W pandemii, jak było, gdzie mieliśmy iść do szkoły, a nie poszliśmy, to ja wtedy mówię, dobra, nie, teraz już nie idziemy do szkoły, nie wiadomo ile to potrwa. Wtedy pamiętam, że chyba miało być 2 tygodnie, ale no zapowiadało się, że było więcej. I mówię, wywalone w tych ludzi, wstawiam TikToki i wstawiam chyba wtedy z 5 TikToków dziennie. Tak naprawdę to był przełomowy moment wtedy, więc cieszę się, że jakby nie przestałam. No zobacz, gdybym się przejmowała wtedy tymi ludźmi i tym, co oni gdzieś tam uważali, to nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. To mi dało takie coś, że faktycznie po te marzenia warto iść i warto je gonić. Jeżeli ktoś inny się gdzieś tam z tego śmieje, czy właśnie nam rzuca jakieś kłody pod nogi, to nie warto na to patrzeć, wywalone w to i po prostu iść po swoje i to nas doprowadzi do miejsca, o którym marzyliśmy zawsze. I to jest twoja recepta na hejt? Ja robię to, co lubię, robię to, co chcę i jestem szczęśliwa. To, że komuś się to nie podoba, no przecież wiesz, nie wszyscy mnie muszą lubić. Póki ja wiem, że nie robię nic złego, to jest to dla mnie okej. Okay. Dzięki depresji zakończyłaś związek i trochę się to posypało. Masz tak, że uwierzyłaś w miłość na nowo? Po tym całym stanie depresyjnym, po tym rozpadzie tamtego związku, straciłam trochę przez dłuższy czas emocje. Miałam coś takiego, że ja nie mogłam nic poczuć do nikogo. To się ciągnęło dosyć sporo miesięcy. To chyba była moja taka bariera ochronna zakończenia tej depresji, że miałam totalnie wywalone we wszystko. Jakby to się we mnie tak wtedy zagnieździły te wszystkie emocje w przeciągu tej jakby depresji, której miałam, że po prostu jak to wybuchło, to nic po sobie nie zostawiło. Ale nigdy nie miałam czegoś takiego, że nie wierzę w miłość. Widzę w moim domu tą miłość i gdzieś tam naokoło, więc wiedziałam, że ona istnieje i wiem, że gdzieś ona jest. Nigdy nie było tak, że w nią zwątpiłam, tylko po prostu miałam trochę taki etap, że nie tamten moment na tą miłość i totalnie nie szukałam. W zasadzie nadal jej nie szukam, bo uważam, że miłość przyjdzie sama w najbardziej nieoczekiwanym nas momencie. Czy jesteś zadowolona z tego, że jesteś singielką? Jestem już singielką od 5 lat i ogólnie lubię być singielką. Ja lubię spędzać czas sama ze sobą. W ogóle tego się też właśnie nauczyłam po tej depresji całej. I tak samo po przegraniu twoje 5 minut bardzo stawiam na rozwój osobisty, więc ja uwielbiam czas sama ze sobą i kocham to, że jestem singielką. Bo to jest tak, że jakbym znalazła tą miłość, poznała miłość mojego życia, no to oczywiście byłoby super i byłoby cudownie, ale nie jest mi źle, jak jestem singielką. Jak to jest, że właśnie wynajmujesz dom z parą? To jest dla ciebie jakby atut właśnie pod względem finansowym? Czy po prostu tak się dogadaliście, że ty występujesz na kanale Kasi, a przy tym możesz mieszkać razem z nimi? Jak to u was wygląda? Dom opłaca Kasia i Łukasz. Jakąś część domu pokrywa też sponsor, którym jest Endorfi u nas, z czego też ja mam świadczenia z tego tytułu właśnie dla Endorfi w zamian za to, że mogę tam właśnie z nimi mieszkać. No i oprócz tego występuję też właśnie u Kasi na kanale, właśnie pomagam jej, więc to nie jest żadna tajemnica, ja za to aktualnie właśnie nie płacę. W sumie znajdujesz się w takiej idealnej sytuacji, ponieważ rozwijasz swoją markę osobistą na kanale Kasi, plus dodatkowo występujesz na odcinkach u innych ekipowiczów i jeszcze możesz mieszkać i mieć współpracę tak naprawdę z Endorfi. Macie jeszcze jeden wolny pokój. Planujecie go zagospodarować u jakiegoś kolejnego gościa? Wiesz co, mieliśmy w planie. To się gdzieś tam plany posypały, Kasia gdzieś mówiła też na swoim odcinku o tym, ale na razie nie mamy tego w planie. Jeżeli by tak było, że ktoś się po prostu z nami będzie dobrze dogadywał i stwierdzimy, że czy fajnie by było, gdyby ktoś z nami zamieszkał, no to tak jak mówisz, pokój jest wolny. Na razie Kasia ma tam swoje stanowisko właśnie z Endorfi. Ten pokój jest i czy ktoś w nim zamieszka, czy nie, no to już na ten moment nie jestem w stanie określić. Ale możemy cię teraz doglądać też czasami na odcinkach u Gen Z. Kogo z tej grupy lubisz najbardziej? Najbliższy kontakt tak naprawdę mam teraz z Patrykiem i to nie jest jakaś tajemnica. Myślę, że widzowie też doskonale o tym wiedzą, no bo on po prostu u nas
nas przebywa często. My też po prostu mamy z nim kontakt i ja, i Łukasz, i Kasia tak samo dobry, więc z Patrykiem mam chyba teraz najlepsze relacje. A miałaś kiedyś tak, że te relacje, które były między tobą a Patrykiem, kiedykolwiek weszły na bardziej relacyjny, związkowy? Jeżeli chodzi o to, to kompletnie w ogóle nie. To jest właśnie to, o czym huczał cały internet. Nasza relacja jest koleżeńska. Spędzamy sobie czas jak znajomi, on przychodzi do nas, wychodzimy sobie na jedzenie. Wiesz, występował też u nas w odcinkach, nie jest też tajemnicą, że gdzieś tam na początku po zerwaniu z Wiką u nas mieszkał przez chwilę, więc więzi jakby automatycznie też się po prostu nam ściśniły. A ile jest prawdy w tym, że to tak naprawdę był zaplanowany ship z Mortalciem, że to tak naprawdę go nakręcaliście oboje dla zasięgów? Ja wiem, że raczej tak nie było, ale jednak zostaliście często o to obwiniani i chciałabym... Że specjalnie ship, nie doszłam do takich komentarzy też. Ja w sumie na początku jak czytałam wszystko, tak trochę się zaczęłam odcinać od tego. Powiem ci, że nawet nie wiedziałam, że były takie, że faktycznie gdzieś tam zrobiliśmy to specjalnie, ale kompletnie nie. A co czułaś, gdy zostałaś obwiniona za niewinność w dramie tak naprawdę? Bo skoro mówisz, że nigdy między tobą a Patrykiem do niczego nie doszło, jak... odmieniło to twoje życie i karierę w internecie? Na pewno odmieniło. W ogóle to była pierwsza taka sytuacja, gdzie ja spotkałam się z tak dużym hejtem i to jeszcze hejtem za coś, czego nie zrobiłam. Więc to w ogóle było dla mnie najbardziej krzywdzące. Inna sprawa by była, gdybym, wiesz, ja faktycznie była winna czegoś, ludzie by mnie za to hejtowali, to jest zupełnie okej. Okay. Tutaj sprawa wyglądała tak, że obwiniona za niewinność i to tak naprawdę mnie najbardziej dotykało. Na mnie spadła taka fala hejtu, wiesz, mi konto na TikToku zbanowali tak naprawdę przez to, że ludzie zaczęli zgłaszać moje filmy, nie mogłam nic dodawać, życzyli mi śmierci, pisali nawet do mojej mamy, że życzą mi śmierci, która totalnie nie jest medialną osobą, wiesz, znaleźli jakiś gdzieś tam jej profil, czułam się tym naprawdę przytłoczona, nie będę tutaj kłamać, było mi bardzo ciężko. Ja myślałam, że jestem w miarę uodporniona na właśnie ten hejt ze względu na to, co się działo u mnie w liceum, nie w internecie, no bo wtedy jakby odczuwam ten hejt na żywo, w życiu realnym, a tutaj jednak to było na tak dużą skalę, ciężko mi było sobie z tym poradzić. Najgorsze dla mnie było w tym wszystkim też to właśnie, że to nie dotykało tylko mnie i personalnie, tylko właśnie też moich rodziców. Moja mama strasznie to przeżywała i po prostu ona też tego nie rozumiała. Ona wiadomo wie, jak działa internet i tak dalej, ale nie rozumiała skąd to się bierze. Przeżywała to tak, że mój tata do mnie dzwonił i mówił: Kinga, kurczę, uspokój ją, bo ja już nie mogę. Że mój tata nawet nie był w stanie wpłynąć na to po prostu na moją mamę, bo ona to wszystko czytała i tym wszystkim się przejmowała jeszcze jak dostawała te wiadomości. Więc to też mnie tak bardzo dołowało też, że wiedziałam, że ona też się z tym źle czuje. A w kim miałaś w tamtym momencie największe wsparcie? Zdecydowanie w Łukaszu i w Kasi. Jestem im ogromnie wdzięczna za to. Wiesz, oni wiedzieli, jaka jest prawda. Tak jak Łukasz wiedział, jak się zachowywać w internecie, jeżeli chodzi o dramy i tak dalej, na przykład niewypowiadanie się, uważam z perspektywy czasu, to za naprawdę dobrą decyzję, że ja się nie wypowiedziałam wtedy na ten temat. Czyli jakby to Łukasz doradził ci, żebyś się nie wypowiadała w tamtej sytuacji. Wiesz co, bardzo dużo rozmawialiśmy i tak naprawdę to szliśmy razem do wniosku i wiadomo, Łukasz mi powiedział, żebym na razie się nie wypowiadała, wypowiem się jak już na chłodno, jak już ta sytuacja opadnie. Ja, mając do niego po prostu 100% zaufanie, wiedziałam, że ja wtedy działam w emocjach, a wiadomo, że emocje nie są naszym najlepszym doradcą i z perspektywy czasu uważam, że miał 100% rację. No jakby to ludzie wtedy odebrali, wiesz, że o, tłumaczę się, a jak się tłumaczę, to znaczy, że jestem winna. Cokolwiek bym nie powiedziała, to uważam, że byłoby po prostu źle. Czyli trzeba było to po prostu przeczekać. Uważam, że tak. Tym bardziej, że no tak jak mówię, to były totalne bzdury. Wszystkie tak naprawdę te plotki były tylko plotkami. Prawdy w tym nie było jakby w ogóle. Więc po co mam tłumaczyć z czegoś ludziom, z czego nie zrobiłam? Czujesz, że twoja relacja z Wiką ucierpiała właśnie przez tą całą dramę? Myślę, że na pewno w jakimś stopniu. W Wice załamał się świat tak naprawdę. W momencie, kiedy oni się rozstali, ona bardzo to przeżywała. Wyobraź sobie, że nagle dostajesz w takim momencie, po prostu bombardują cię z każdej możliwej strony takimi informacjami. Mimo, że wiedziałam, że nic nie zrobiłam, to przez to, że ludzie tak po prostu na mnie działali, to ja się zaczęłam zastanawiać, czy faktycznie nie zrobiłam czegoś złego, mimo, że wiedziałam, że kompletnie tak nie było. Ja z Wiką, no trochę się odsunęłyśmy od siebie wtedy. Teraz to już po kilku tych tak naprawdę miesiącach już jest lepiej i gdzieś tam próbujemy odbudować tą relację, ale wiadomo, że wszystko małymi kroczkami, przez totalną bzdurę i moja relacja z Wiką się pogorszyła na tamten moment i ja miałam w głowie coś takiego, że kurde, no to może
że ja nie powinnam teraz z Patrykiem mieć w ogóle kontaktu, bo wszyscy to tak odbierają źle. Wiesz, ja do teraz mam coś takiego, że boję się pokazywać gdzieś, że jestem z Patrykiem, czy jesteśmy gdzieś tam w towarzystwie, gdzie jest Patryk. Ja tego totalnie unikam. Po prostu się boję, że ludzie to znowu odbiorą, a czyli coś jednak jest. Ja byłam gdzieś tam z Patrykiem i z naszymi innymi znajomymi, którzy nie działają w internecie, gdzieś na mieście i nagle patrzymy tweeta, Kinga z Mortalciem coś tam, robią teraz, czyli jednak to prawda. To było dla mnie takie szokujące, że kurde, faktycznie ja się nie mogę z nim nigdzie ani pokazać, ani nic i to jest w ogóle abstrakcyjne tak naprawdę. Przez domysły ludzi wychodzą takie sytuacje, jakie wychodzą. Tak jak mówisz, takie sytuacje też wzmacniają ciebie i później możesz z tych sytuacji wyjść silniejsza. To jak na przykład pewnie dużo siły dodało ci to, że kiedyś byłaś w programie Twoje 5 minut 1, a teraz byłaś, tak można powiedzieć, że jurorką, bo dołączyłaś do składu jurorskiego. Byłaś gościem w jednym z odcinków. Jak się z tym czułaś i czy wróciły takie wspomnienia? Kurde, Vera, to jest w ogóle hit świata. Jak doszło do mnie to, jakbyśmy w tej Hiszpanii, był ten odcinek, ja mówię tak, przecież ja byłam na ich miejscu, dokładnie na ich miejscu, a ja teraz, wiesz, stoję sobie z tą teczuszką, wiesz, i ja jakby mam realny też wpływ na to, jakie będą losy dalsze tych ludzi. I dla mnie to było tak dziwne i do teraz jest dziwne. Wiesz, do mnie nadal to jakoś w 100% mam wrażenie nie dochodzi, że to jest na tak dużym etapie i moje życie się tak zmieniło. No niesamowite uczucie. Dziwne, ale fajne. Z kim z nowych uczestników Twoje 5 minut 2 dogadujesz się najlepiej? Ze względu po prostu na największą ilość czasu spędzanego z tymi osobami. To jest Dominik i Olek. Z nimi wydaje mi się spędzam najwięcej czasu, ale w ogóle wszystkich ich uwielbiam. Ja trochę się tak obawiałam pod tym kątem, czy ja się ze wszystkimi polubię i tak dalej, wiadomo, bo to jednak jak przychodzi grupka nowych osób, no to masz coś takiego, że może się nie ze wszystkimi polubisz, ale no oni są tak świetni, że ja uwielbiam z nimi spędzać czas. Michu też jest w ogóle super, z nim mam też super kontakt, no ale właśnie gdzieś tam Dominik i Olek są u nas gdzieś tam najczęściej, tutaj nas odwiedzają, więc wydaje mi się właśnie, że z nimi. Kto uważasz, że ma największe takie szanse przebicia się dalej? Oliwier. Jakby ja jestem fanką jego, odkąd go poznałam, a poznałam go już jak odpadł. Jednak na odcinkach to jest osoba na odcinkach. I on, Oliwier, jest świetny, jeżeli chodzi o kont, o robienie kontentu i tak dalej. Ale jako osoba, ja go tak polubiłam, że ja mówię, Boże, no chłopak jest naprawdę świetny. I tak samo Julita. Ja przy Julicie, jak zapisy, mieliśmy tam taką kartę z, wiesz, imionami i nazwiskami osób i zdjęciami, to ja po prostu przy Julicie zrobiłam wielkie serduszko, bo ja po prostu ją tak polubiłam, że dla mnie to, że oni wygrali, to jest w ogóle idealne duo. Ja od razu stawiałam właśnie na Oliwiera i na Julitę. Czyli tak naprawdę przewidziałaś zwycięzców? No, można tak powiedzieć w sumie, więc akurat mi się udało ich tutaj wytypować, więc się cieszę. A ile jest prawdy w tym, że podoba ci się jeden z trzech króli? Ja nie traktuję ich jako osoby potencjalne, z którymi mogłabym być. Wiesz, okay. To, że ktoś jest gdzieś tam przystojny, czy jest bardzo fajny, to ja nie mówię, bo oni wszyscy są i z wszystkimi nimi się lubię. Nie odbieram ich jako potencjalną osoby gdzieś tam do relacji ze mną. A czujesz, że jeżeli chciałabyś zbudować związek, to bardziej z osobą medialną, czy właśnie taką totalnie niedziałającą w internecie? Wiesz co, nie ma na to reguły, mam wrażenie. Miłość nie wybiera, jak to się mówi. Łatwiej byłoby z osobą, która gdzieś tam też działa w tym świecie, bo też rozumiałaby więcej rzeczy niż osoba, która nie działa w tym internecie. Jeżeli miałabym tą samą osobę, którą kocham i ona działa w internecie albo nie działa, no to wybrałabym, żeby działała. Też ze względu na to, że fajnie jest tak sobie, wiesz, jednak dodać tutaj wspólne zdjęcie, tutaj coś, tutaj TikToki sobie nagrać i tak dalej, więc wybrałabym tą opcję, ale nie zamykam się, że to musi być osoba medialna. Kim na początku swojej drogi, albo teraz, inspirujesz się najbardziej? To jest w ogóle ciekawe, bo ja tak naprawdę nie miałam nigdy takiej osoby, z którą bym powiedziała, że o, inspiruję się nią. Mam kilka takich osób, które stawiają bardzo na samorozwój i takimi osobami się inspiruję. Ja uważam, że samorozwój jest ultra ważny w życiu. To, żeby być szczęśliwy ze samym sobą, to, żeby nie tylko się kochać, ale też siebie lubić, żeby właśnie lubić spędzać ze sobą czas, jest dla mnie bardzo ważne i osoby, od których biję to i od których widzę tą właśnie energię, też nie ukrywając, ja bardzo wierzę w moc manifestacji, w prawo przyciągania, więc jak ktoś jest też taki, to ja chcę te osoby po prostu jak najbliżej, więc wydaje mi się, że to są właśnie takie osoby, mam wrażenie. Nie ma konkretnej jakiejś osoby, że wiesz, powiem ci, że inspiruję się i tym, bo nie, ale właśnie takie osoby,
które stawiają na siebie. No a jeżeli chodzi o tą drogę YouTube'ową, właśnie o swój kanał, który mówiłaś, że chciałabyś w przyszłości założyć, to kto jest taką inspiracją dla Ciebie? Bo na pewno ktoś jest. Wiele rzeczy się wydarzyło w internecie i na YouTubie też. Może to być osoba z zagranicy, z Polski, obojętnie. Mm-hmm. Ale jeżeli miałabyś przybliżyć taką jedną osobę, która byłaby najbliższa temu, co Ty chcesz tworzyć, to kto by to był? Chyba ciężko jest mi wytypować jedną osobę. Ja bardzo lubię podróżować. Może nie robię tego jeszcze w takim stopniu, jakbym chciała, ale na pewno mam zamiar w przyszłości dużo podróżować i też w przyszłości chciałabym oprzeć trochę kanał na właśnie takim kontencie trochę podróżniczym, ale też takim, wiesz, nietypowo podróżniczym, jak są te wszystkie kanały typowo o tej tematyce. Taki lifestyle, ale po prostu w podróży. O co chodzi z tym, że miałaś kiedyś spinę z Karolem? Spinę z Karolem? Chyba nigdy nie miałam spin z Karolem. Pamiętam sytuację, jak byliśmy na twoje 5 minut w drugim etapie. I Karol był bardzo wkurzony, ale to nawet nie na mnie, na chłopaków, bo tam coś tam odwalali, a chmurka była na dole i się przestraszyła, więc pamiętam, że przyszedł, był taki dosyć surowy. Tak ze mną, że spinę z Karolem? Nie, raczej nie miałam takiej spiny, w ogóle nie wiem, może mnie mylą z jakąś, wiesz, z Kingą. No właśnie zastanawiałam się, o co może chodzić. A gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czyli będę miała 27. Oj, chciałabym już mieć dziecko. Ja jestem bardzo rodzinna i chciałabym wcześniej zostać mamą, bo to tak fajnie jest. I jak się jest taką młodą mamą, więc chciałabym już mieć chociaż jedno dziecko. Chciałabym już mieć męża. Chciałabym działać dalej w internecie. No i tak wydaje mi się. I chciałabym właśnie już podróżować, mieć takie już zaplecze, że już widziałam dużo miejsc, ale że jeszcze dużo przede mną. No i że spełniam marzenia, jestem szczęśliwa, niczego mi nie brakuje. Właśnie manifestuję sobie takie właśnie życie. W ogóle dla mnie najważniejsze jest to, żebym ja była szczęśliwa i spełniona. To są takie dwa po prostu kryteria, że jak ja będę to czuła w sobie, to niezależnie jakie będą okoliczności, jeżeli ja będę szczęśliwa, no to będzie po prostu super. No to ja Ci życzę tego szczęścia. Dziękuję Ci też bardzo za rozmowę. Dziękuję. I fajnie, że się tak otworzyłaś, bo jak ja wiedziałam o niektórych rzeczach, to na przykład o tej depresji też nie wiedziałam i nie byłam aż tak wtajemniczona, więc dziękuję Ci za tę szczerość i za tą otwartość, którą powierzyłaś nam właśnie. A ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie było tak, kurczę, źle. No na początku zaczęłaś, że się bardzo stresujesz, a zakończyłaś tak. Już na pewniaka. Ja też właśnie mam z tym problem, że ja za dużo gadam, mam wrażenie. I tak chodzę na ogródki, tak jak na przykład teraz, zamiast powiedzieć po prostu dziękuję, to ja teraz mówię milion rzeczy, więc no tak to u mnie wygląda. Dziękuję bardzo.